Hejka kochani, witajcie na kanale. W dzisiejszym odcinku przygotowałam dla Was coś, myślę, naprawdę super, bo będzie to już takie trochę pogranicze magii. Dlaczego? Bo wchodzimy dzisiaj w sferę chemiczną. Wybuchową, zjawiskową, no i totalnie już taką zakręconą. Dawajcie znać, czy tego typu odcinki Wam się podobają, jak chcecie ich więcej, koniecznie zostawiajcie łapeczkę w górę. Dzisiaj mam dla Was ranking top 5 spektakularnych, ale i też łatwych eksperymentów chemicznych. Ale zanim przejdziemy do pierwszego eksperymentu, to jeszcze jedno info. Zapraszam Was też na kanał Top 5. Wbijcie, zostawcie suba, obejrzyjcie filmiki. Zostawię Wam również link w opisie, także zaglądajcie. A tymczasem zaczynamy. Lecimy z eksperymentem, który jest na miejscu 5. Jest to reakcja nadmanganianu potasu z perhydrolem. Okej, wiem, dla niewtajemniczonych może to brzmieć strasznie, no dziwnie, tak? Ale nic się nie martwcie, nie są to jakieś straszne substancje, czy w ogóle nieznane i przede wszystkim dają bardzo spektakularny efekt. Przekonacie się sami. Jest to przede wszystkim szybka reakcja, wytwarza ona dużo ciepła, no i dużo dymu, także jest ona również nazywana przez to chemiczną lokomotywą. Do doświadczenia wykorzystujemy dwie substancje chemiczne, czyli właśnie perhydrol, już tłumaczę tą nazwę. Jest to nadtlenek wodoru, około 30%, oraz używamy również nadmanganianu potasu. Co się dzieje w tej reakcji? Otóż nadtlenek wodoru redukuje manganian 7 potasu do tlenku manganu, a wydzielony w pierwszej reakcji tlenek manganu jest katalizatorem dla reakcji rozkładu perhydrolu. I właśnie dlatego reakcja ta jest silnie egzotermiczna, co powoduje takie gwałtowne wrzenie i odparowanie powstałej wody. Sam perhydrol to zwyczajowa nazwa 30% wodnego roztworu nadtlenku wodoru. Roztwór ten jest używany jako silny środek odkażający, ale także specyfik do rozjaśniania i farbowania włosów, wybielacz oraz utleniacz w przemyśle chemicznym i paliwie rakietowym. No dobra. Ale myślę, że najwyższa pora przejść do kolejnego eksperymentu. W drugim eksperymencie, uwaga, otrzymamy chemiczną pastę do zębów i to od razu w takich ilościach, które wystarczyłyby do wymycia kłów słonia. Serio, tego będzie mnóstwo, przekonacie się sami. Do eksperymentu potrzebne będą odczynniki, które są też dość łatwo dostępne, a będzie to konkretnie 30% roztwór właśnie H2O2, czyli nadtlenku wodoru, dowolny płyn do mycia naczyń, to raczej każdy ma u siebie w domu, i dichromian 6 potasu. To doświadczenie najlepiej, tak wizualnie, byłoby przeprowadzić właśnie w wąskim cylindrze miarowym, żeby ze spokojem ta pasta mogła tak wychodzić jak właśnie z tubki. Do perhydrolu bierzemy go tak około 25 cm3, umieszczonego w kolbie, nalewamy nieco płynu do mycia naczyń, tak dosłownie kapkę. Zawartość kolby mieszamy i przelewamy do cylindra miarowego. Następnie do cylindra wsypujemy niewielką ilość pomarańczowych kryształów dichromianu potasu. I po chwili rozpoczyna się reakcja rozkładu perhydrolu, która przebiega z wydzieleniem dużej ilości kolorowej piany, a efekt przypomina właśnie wyciskanie pasty z tubki. Ja przyznam szczerze, moim zdaniem jest to jeden z lepszych eksperymentów chemicznych, które naprawdę robią mega wrażenie. Czas na numer 3. Czyli kolejne widowiskowe doświadczenie chemiczne, a będzie to termiczny rozkład, tym razem tiocyjanianu, czyli rodankur rtęci 2. A popularnie tą reakcję nazywamy wężami faraona. Jak do tego dochodzi, jak one się tworzą? Otóż po podpaleniu uformowanej w wałeczek substancji z próbki wyrastają takie odnogi, które jakby wiecie, zaczynają pełzać na wszystkie strony i wygląda to jak prawdziwe węże. Stąd właśnie ta nazwa. Za sam efekt odpowiedzialne jest powstanie dużych ilości porowatego azotku węgla, którego objętość jest około 20-krotnie większa niż użytego do reakcji substratu. Podczas procesu tworzy się jednak niebezpieczny dwusiarczek węgla, a część siarczku rtęci ulega dalszym reakcjom z wydzieleniem par tego toksycznego metalu. Dlatego doświadczenie bezwzględnie należy wykonać na wolnym powietrzu lub pod sprawnym wyciągiem. Ale istnieje również efektowny eksperyment nie wymagający użycia związków rtęci. Same zaś odczynniki są znacznie łatwiejsze do zdobycia i bez porównania bezpieczniejsze w użyciu. Do wykonania tego doświadczenia potrzebne będą azotan potasu, dichromian potasu, a także sacharoza.
Do moździerza wsypujemy związki w proporcji wagowej 1 do 2 do 3 w kolejności, tak jak mówiłam, czyli najpierw saletra, później dichromian i cukier. No i cierpliwie ucieramy kryształy, aż powstanie jednolita mieszanina drobnych okruchów o pomarańczowej barwie. Następnie zwilżamy ją kilku czy kilkunastoma kroplami denaturatu i od razu możemy przystąpić do formowania próbek. Dobry efekt końcowy eksperymentu osiągniemy dzięki nałożeniu mieszaniny do jednorazowej strzykawki z uciętym końcem i wyciśnięciu z niej wałeczka. Po wyschnięciu układamy próbkę na niepalnym podłożu i podpalamy jeden z końców zapałką. Rozpoczyna się wtedy reakcja między składnikami mieszaniny i na wszystkie strony wyrastają ciemne, wijące się odnogi, do złudzenia przypominające węże. Ich powierzchnia zabarwiona jest na zielono ze względu na obecność w produktach reakcji tlenku chromu 3 o takim właśnie kolorze. Reakcji towarzyszy wydzielanie dymu oraz zapach karmelu, powstającego w wyniku częściowego zwęglania sacharozy. Następny eksperyment nazywany jest zielonym smokiem. Tutaj, aby wykonać to doświadczenie, będziemy potrzebować kwasu borowego, alkoholu etylowego i kwasu siarkowego 6. Wbrew pozorom, bardzo ważnym warunkiem właśnie do zajścia tej reakcji jest to kwaśne środowisko, także nie zapomnijcie o tym, jeśli chcecie je sami wykonać. Wykorzystujemy tu również kwas borowy, ponieważ estry tego kwasu mogą być łatwo rozpoznane, bo spalają się one pięknym, takim jasno-zielonym płomieniem, właśnie charakterystycznym dla boru. No i stąd też ta nazwa, zielony smok. No dobra, ale jak się to dzieje? Otóż, tak jak mówiłam, kwas siarkowy zapewnia konieczne do zajścia reakcji środowisko kwasowe, a powstający boran trietylu jest lotny, jego pary uchodzą z probówki i ulegają spaleniu. I właśnie spalanie par tego związku daje zieloną barwę płomienia. I czas na ostatnie już doświadczenie. To jest serio bardzo proste i może być zaskakujące dla niektórych, dla tych, którzy jeszcze o nim nie słyszeli. A mianowicie polega ono na włożeniu jajka do octu. Prościej być nie może. Do szklanki wkładamy jajko, no i zalewamy octem tak, aby całe jajko było zakryte. To jest ważne. Odstawiamy je wtedy na 24 godziny i obserwujemy reakcje, jakie zachodzą. I już po chwili, już od samego zanurzenia, można obserwować malutkie pęcherzyki gazu, które unoszą się do góry. Po około godzinie zaobserwujecie na powierzchni szklanki osad, czyli pozostałość po skorupce. A na drugi dzień po wyjęciu jajka skorupka znika całkowicie. Jajko wtedy umyjcie sobie pod wodą i widać wtedy dokładnie pływające w środku żółtko. Jajko jest teraz jak gumowa piłeczka, dosłownie jak taki trochę nawet kauczuk. Oczywiście, wiadomo, no jajka nie zjadajcie, tak? Bo ono już się nie nadaje do zjedzenia. A co się z nim stało i co się stało ze skorupką? Bo to jest chyba najważniejsze pytanie. Otóż skorupka jajka zbudowana jest przede wszystkim z węglanu wapnia. To myślę, że wiecie. A kiedy włożymy je do octu, zachodzi reakcja. No i kwas octowy rozpuszcza skorupkę, a jajko staje się gumowate. Nie było trudne, co? Moi drodzy, na dzisiaj to już wszystkie doświadczenia. Jak Wam się podobało, dawajcie koniecznie łapki w górę, subskrybujcie kanał, no i widzimy się już w kolejnym odcinku w środę o godzinie 16. Bądźcie koniecznie. Do zobaczenia, cześć!